I to Rzymeczki z tej strony, w pierwszym odcinku z gry Hearthstone 4 na okazji The Collapsing World jako Spartacus Bunt. Nigdy nie potrafiłem tego wypowiedzieć w prosty sposób, więc wybrałem państwo, które będą mieć największy problem. Po prostu rewolucja Spartacus. Kompletnie, ale to kompletnie nie pamiętam powstanie Spartakusowe. Jezu, nie pamiętam naprawdę, jak to było. To jest takie mało ważne wydarzenie w historii, że człowiek po prostu zapomina, jak to się po prostu nazywało. Więc jest to nowy mod, który dodaje po prostu trochę szaleństwa. To jest... Ja tak ostatnio szukałem jakichś modów, które by były jakieś... Wiecie, no zawsze jak się wydaje moda, no to są błędy, ale... Ostatnie mody, które jak są wydawane, to one naprawdę, ale naprawdę są w bardzo złym stanie. Ten mod też nie jest w najlepszym stanie, ale przynajmniej działa. Tak, w porównaniu do innych modów, ten mod działa. I jest w miarę jeszcze ładny. To jest druga rzecz. Więc jeżeli macie jakiekolwiek propozycje, to piszcie w komentarzach. I też nie chcę, żeby to były takie propozycje typu, o, bo 3 lata temu ktoś nagrał jak jednoczył Rosję na jakimś tam modzie, więc nagraj to też tak samo. Najlepiej jakby to były jakieś propozycje, które naprawdę byłyby ciekawe, które nie byłyby polegające na tym, że ja w sumie już o tym słyszałem, tylko żeby coś nowego to było. Bo wiadomo, że jeżeli będę nagrywać coś, co stare, co jest po prostu stare, to albo będzie miał błędy, co po prostu skończy się na tym, że seria w ogóle nie będzie mogła iść do przodu, albo będzie po prostu... No, będę wiedział o wszystkim, dlatego że nie od dziś oglądam YouTube'a, więc to będzie też druga rzecz. A jeżeli nie będzie propozycji, to wiadomo, że będę musiał wrócić do modu Equestrian War, ponieważ to jest jedyny mod, którego nie oglądałem i nie jestem. I po prostu nie wiem, co tam będzie. W takim razie zaczynamy. Ten mod po prostu nawet nie potrzeba mówić, jaka jest historia, bo poprzez to, jakie jest szaleństwo w tym modzie, to jest po prostu takie, że historia to jest po prostu poboczna rzecz. To jest po prostu dodawane wszystko po kolei, co twórcy chcieliby dodać. Co kończy się na tym, że człowiek po prostu jak się na to patrzy, to takie... Co się tutaj od... I na tym kończymy. Więc tak możemy już zacząć. Mod ogólnie jest taki, że... ma trochę dalej niż zjednoczenie Niemiec, więc to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o dłuższą serię. Zaczynamy oczywiście w roku 22, co w sumie w tym modzie nie ma znaczenia, bo to jest tak samo ma znaczenie jak historia, czyli żadne, więc to tylko jest zmieniona data i ze strony, jeżeli chodzi na przykład jeżeli chodzi o kodowanie, to w głównej mierze jest więcej po prostu roboty z tym, ponieważ naprawdę bardzo dużo rzeczy opiera się na dacie i trzeba to po prostu spędzić czas. Wow. Spędzić czas, żeby naprawić czas, ale głębokie. Nie, to nie było głębokie. Dobra, najpierw zobaczmy, co możemy. Wydaje mi się, że najpierw sobie weźmy tą fabryczkę, będzie ona najlepsza. Oraz też przypominam o subskrybowaniu kanału. Już prawie dobiliśmy 500 subskrypcji. Wow. Tak, to jest naprawdę dużo, nie powiem. Jak prowadziłem swój główny kanał, żeby dotrzeć do tego miejsca, to naprawdę trochę mi dłużej zajęło. I ja nawet pamiętam, jak przebijałem ten... U mnie to był sufit, te 200 subskrypcji i przebiłem ten subsufit dosyć szybko. To dla mnie było takie... O! Że tak można szybko? No... Zawsze można powiedzieć, że zawsze szybciej można, no ale też powiedzmy sobie szczerze, nie mam ostatnio czasu na to. W głównej mierze upały i przez te upały, jeżeli ktoś czytał post na moim karcie społeczności, to wie, że po prostu wszystko, co mam robić za dnia, muszę robić później wieczorem. Co nie jest najlepsze. Oraz też się złożyło inne rzeczy w tygodniu. Też mogliście zobaczyć inny mój post, który na przykład przekazałem z głównego kanału.
na tym, że byłem właśnie na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Szczerze powiem, to w porównaniu do tych dwóch ostatnich dużych eventów, takich jak właśnie ten salon i forum ekonomiczne w Kapaczu, to tak naprawdę jak tak patrzyłem w mediach, w głównej mierze telewizji, to prawie nic o tym nie było. Tak naprawdę o Karpaczu dowiedziałem się dopiero po, że tak naprawdę obejrzałem wywiady, które były, jeszcze paneli nawet nie oglądałem, wywiady, które były tam dopiero po tym, więc samo pokazuje, jak to było z tymi wydarzeniami. Możemy wszystko dać? W sumie już możemy dać. Dobra, 3 trade'ki, okej. Tak, jak zauważyliście, Róża Luksemburg jest tutaj naszą przywódczynią. Jeden plus tego, że jest taka data, to jest to, że ona niedługo, nie wiem czy już w normalnym świecie, w prawdziwym świecie po prostu, ona już nie żyła, czy jeszcze nie doszło do rewolucji w Bawarii? Chyba już doszła. Okej, w takim razie jak już się uporaliśmy z kilkoma rzeczami, które tak naprawdę nie miały, nie były zbyt ważne, teraz rozpoczniemy kongres Spartacus Bund. W skrócie możemy wybrać władzę i mamy 5 do wyboru. Oczywiście, że wybierzemy kontynuację. To jeszcze sprawdzimy. Bo dlaczego mamy by rezygnować z Róży na rzecz tutaj Talmana? Tak, to jest Talman, czyli nieważne. Tutaj to jest chyba Goebbels. Nie, Ribbentrop. Okej, byłem blisko. Ribbentrop, czyli też nie jest ważne. Tutaj taki trochę. Albo socjaldemokraci, to jeszcze najgorzej. Oczywiście, że kontynuujemy z Różą. I co tutaj mamy ciekawego? Mamy tutaj trochę jednostek, mamy tutaj trochę tych. Mamy Among Usa. Ogólnie ostatnio zacząłem grać Among Usa z ekipą. Nie taką, którą kiedyś grałem, tylko z nową. I będę próbować jakoś regularnie to wysyłać na swój główny kanał. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam was do głównego kanału. Okej, co tutaj możemy? Tutaj tak naprawdę to jest wszystko. Tak naprawdę tutaj są wszystkie trade'ki. I możemy wybrać tego gościa. Dosyć tanie to jest, bo 50 to naprawdę jest tanie. Okej, tutaj wydaje mi się, że dosłownie potrzebujemy tylko expa. Dlatego, że nie mamy w ogóle żadnej marynarki. Więc X będzie na pewno dla nas najważniejszy. Okej. Mamy już 5 fabryczek na broni, no to jest w miarę w porządku. I co tutaj mamy? Czy coś tutaj mamy? Minus 5, tutaj mamy trochę stabilności. Nie, mamy na razie wszystko ok, jeżeli chodzi o to. Więc możemy sobie popatrzeć, te wkusy są dosyć szybkie. Tutaj wygląda na to, że w głównej mierze po prostu mamy w pewnym momencie tutaj do wyboru jednoczenie Europy, więc to w sumie raczej będziemy współpracować z Rosją. Nie, to po co współpracować z Rosją? Wiadomo, że nie będziemy współpracować z Rosją, powiedzmy oczywiście, że przeciwko nim. Rosja akurat w tym modzie, z tego co widziałem, ma mega duże bonusy, więc warto ją albo szybko zaatakować, albo się trzymać razem z nią, jeżeli już trzeba będzie. Ale zobaczymy jeszcze, jak tutaj pójdzie. Na razie sobie robimy te dywizje. I tutaj mamy taką mechanikę, że mamy recovery. Oczywiście, że była tutaj jest pisze, że pierwsza wojna światowa. Nie lubię, kiedy jest takie, że piszą pierwsza wojna światowa, kiedy dosłownie to jest po prostu, że jeszcze. Czekajcie, gdzie to jest? To jest to? To jest tu. To jest nic. Czekajcie, czy gdzieś to jest Legacy of the Great War. To minus 30%, szczerze powiem, na obecnym poziomie to nawet nic nie musielibyśmy tam wysyłać. To po prostu z czasem by nam
spadło, więc wydaje mi się, że nie jest to jakieś mega ważne. Okay. Na pewno wydaje mi się, że fajnie było dostać z decyzji fabryczkę, więc sobie weźmiemy to i nioink. Okay. Też muszę uważać, ponieważ w takich modach uwielbiają dać muzykę z copyrightem. Więc jeżeli tylko słyszę coś, co może mieć copyrighta, to ja po prostu takie, o, co to jest? Na szczęście to jest z normalnego. Z podstawki. Co powiem. Okej, okay, powoli się już nam udaje. Tutaj nawet nie ma, chciałem powiedzieć, o, nie ma opisów w tym samym momencie. Akurat tutaj wszystko ma opisy. Przed chwilą nie miało opisów, teraz wszystko ma. Okej, okay, broń dla rewolucji. To opisuje po prostu, że broń dla rewolucji. Wiecie mi, większość tych celów narodowych, jeżeli mod nie ma jakiegoś takiego głównego celu, żeby pisać wszystkie, całą historię w celach narodowych, to tam nie będzie, więc nie będę też też tak bardzo tego czytał. Okej. Okay. Dziękujemy za broń. Musimy na razie sobie rozwijać naszą gospodarkę, bo wydaje mi się, że aż tak nie mamy sporo tego. Nie mamy sporo możliwości. Okej, możemy usunąć ducha narodowego, który tak naprawdę nic nam nie przeszkadzał, no ale zawsze można usunąć. Okej, okay. Tutaj mamy Giringa, który nic nie ma. I wydaje mi się, że na razie też będziemy. Tutaj mam tanich, 50 to jest taniocha, więc sobie na razie tutaj dajemy. Tutaj nic nie możemy zmieniać, tutaj nic nie mamy. Tutaj też nic nie mamy, czyli w skrócie wykorzystaliśmy wszystko. Możemy odpalić to i po prostu to robić. Zawsze mi się podobał cooldown, dlatego że dosłownie nie wiadomo ile to trwa. No ale też mechanika cooldownu, żeby pisać specjalną. Jestem też wielkim fanem. Okej, okay, dobra, dajmy tutaj sobie te rzeczy. Jako że możemy, no to sobie po prostu to włączmy. A w międzyczasie my tutaj coś możemy sobie porobić. Wydaje mi się, że ropa będzie też dla nas ważna, więc warto byłoby tutaj trochę wziąć tego. I teraz Among Us. Yo, Among Us. Czy to był ref, czy to było właśnie nawiązanie do Among Usu? Okej, okay. Co tutaj jeszcze możemy? Możemy sobie kolejne wciskać przyciski. Co tutaj musimy mieć? Oprócz tego, że pisze, że nie pisze, co musimy mieć, to w głównej mierze na razie musimy po prostu czekać. To jest ten moment, kiedy gra po prostu uważa, że najlepszym momentem na przygotowanie się to po prostu ciągłe klikanie. Znaczy się, powiedzmy sobie szczerze, i tak bym to robił, ale to jest takie raczej wiadomo co będzie. Okej, okay, dajmy sobie więcej już tych dywizji, bo widzę, że ta jedna dywizja na raz to nic nam nie daje. Okej, okay, pójdźmy na razie to, bo będę bardzo chętnie tutaj te trzy fabryczki kolejne chętnie dostanę. Dobrze, ciężarówki, wiadomo. Tak jak sami zauważyliście, nie zgadzają się daty. I by się przydało lekkie, myślę, że lekkie czołgi byłyby opłacalnym wyborem. To jest stabilność, my mamy prawie na 100%, więc to nawet może być dobrym wyborem. A nie, to są dwie cywilniaczki. Okay. Czy coś tutaj jeszcze nie mamy, czy byśmy najpierw to dali, bo naprawdę nie ma żadnej marynarki, więc nie ma znaczenia. Możemy zrobić? Niby mamy możliwość robienia, więc zawsze jest propozycja. Okej, okay, mamy te dwie fabryczki, no co dać? Na razie sobie damy. Tak, mamy już dużo zapasów, więc niedługo zapewne sobie dywizję
O Jezu, te dywizje to są okropne, dobra. Wiadomo, dlaczego tak nam dobrze szło. Na razie sobie zostawimy to. Wiadomo, że tutaj trzeba dodać... dodać sobie nieco mięsa do tej dywizji. I jak to wygląda? Poszło jakoś... Drugie to są motoryzowane. Te motoryzowane też zgadują, że będzie słabo. Dobra, na razie niech tak pójdzie. Tutaj przeciwko komuś walczą. Mussolini przeciwko Balbo. Halo Balbo. Dobra, dajmy sobie tutaj kolejną rzecz. Też warto patrzeć na to, dlatego że później, żebyśmy nie kliknęli, kiedy tak naprawdę nie będzie potrzebne. To już trochę tak schodzi to. Okej, okay. Dobra. W takim razie możemy już zakończyć drzewko polityczne. I zobaczyć, co tutaj takiego będzie. Co tutaj będzie? Ta rewolucja jakoś nie idzie. Nie pamiętam, czy ci byli pierwsi. I nic. Znaczy się chyba obie. Ci chyba byli oryginalni. Tak, tutaj wyłączyli drzewka. To jest jedno z fajniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o wydajność moda, kiedy się wyłącza drzewka, ponieważ wtedy AI zmniejsza jej się moc obliczeniowa. Więc to nawet fajnie, żeby wyłączali. Też plus tego, że będą łatwiejsi do pokonania przeciwnicy. Okej, okay. Czy coś jeszcze tutaj możemy porobić w międzyczasie, czy już tak po prostu gra uzna, że czas, żebyśmy po prostu zaczęli naszą ekspansję. Okej, okay. Tutaj support. Tak, możemy już wszystko dać w czołg i wydaje mi się, że też warto byłoby zainwestować w samoloty. O tym, że to już coś nam dało. Tutaj póki nie mamy tego, to w sumie nigdy nie pamiętam, co brać. Gdybym naprawdę się starał, to bym zapewne poczekał i tam sobie zrobił, ale aż tak bardzo to nie wydaje mi się, że to jest takie. Ok, podoba mi się, że to w sumie mogliśmy dawno zrobić. Ja po prostu tego nie założyłem. Ci się biją. O, Wilhelma przywrócili. W takim razie zróbmy to. Myślałem, że tutaj na czymś to się opiera tutaj. Co to jest? Endlich Eink. Tutaj chyba musimy o to zrobić. Dobra, w takim razie zobaczmy, co możemy najszybciej zaatakować. Możemy Polaków zaatakować, to wydaje mi się, że to będzie dobry wybór. Żebyśmy najpierw zaatakowali Polaków. Gdzie możemy sobie dać tutaj do support. Dobra, dawajcie tutaj. I zgaduję, że wy nie macie... A, macie jakieś dywizje, wow. Szczerze nie spodziewałem się, że macie jakąkolwiek dywizję, ale dobra. W takim razie czas zaatakować Polaków. Ile to potrwa? Czy... Wydaje mi się. Żeby kogoś zaatakować, musimy czekać 35 dni. Okej, okay, może zobaczmy sobie, jakie to super ideologie mamy. Wiecie, mamy 10 ideologii, 4 to... Znaczy się, gdybyśmy bawili się w kombat polityczny, raczej to jest... raczej to jest okej, okay, ale szczerze powiem, czy naprawdę? Czy nam jest tyle? Dobra. Tutaj zacznijmy dalszy rozwój. Tutaj już udało nam się, już niedługo będziemy mieć te czołgi. No, tutaj widzę, że sobie radzimy i... Czekajcie, czy tak, tutaj... Nie wiem, jak to jest, że te mody po prostu w pewnym momencie takie, że pojawiają się i mają jakieś błędy graficzne. Znaczy się... Teraz mówię takie, jakbym nie wiedział. Po prostu mod jest robiony tak długo, że kończy się na tym, że coś się zmienia. Tylko, że powiedzmy sobie szczerze, można to zobaczyć.
Więc trochę takie. Dobra. Widzę, że tutaj oni za nawet nie mają żadnych szans. Nie mam czołgów, ale czołgi powoli będziemy robić. Ile to kosztuje? 75 dolarów. Ja może zainwestuję w czołg, czy jak tam badanie? 50 dni, dobra. Może jeszcze nie zainwestujemy w czołg. Zainwestujemy na razie w to tutaj. I może zainwestujemy w samolot. Samolot, dawaj. I samolot. Zainwestujemy w najprostszy samolot. Zdawało mi się, że tam inne rodzaje samolotów też możemy wziąć, ale widzę, że chyba będę musiał manualnie robić te modele. Nie cierpię tego, ponieważ dosłownie gra bardzo fajne modele daje. Zazwyczaj AI też z nich korzysta, więc jest po równi. Okej. Okay. Integrujemy. Okej. Okay. Jakbym nie wiedział, co mam integrować. Dobra. Zobaczmy, co tam dalej możemy porobić. Jeszcze jest czas, więc raczej może zdążymy zaatakować. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tutaj jeszcze coś porobić dużego. Na razie sobie tylko tutaj wstawmy. Okej, okay. Co tam nam brakuje? No czołgów nam brakuje, ale to za chwilę sobie zrobimy. Dobra, dobra, czołgi, czołgi. Nie, no to basic. To jest za ile? No za chwilę, no ale nie wiem, to poczekaj. Wygląda na to, że ci tutaj trochę mają, czekajcie, Ameryka też jest rozwalona. Nawet nie patrzyłem na Amerykę, o Jezu. To jest coś takiego, o, jest duże państwo, rozwalmy go. Okej, to nic nam nie da, chyba że coś to później daje. Dobra, spróbujmy pójść w tą stronę w takim razie. I poczekajmy już na te czołgi. A nawet w tym samym czasie dostaniemy wszystkie ulepszenia do czołgów, więc to też jest w miarę w porządku. Wydaje mi się, że w takim razie zainwestujmy w samoloty, to teraz będzie dobry moment na to. Czekajcie, czy coś jeszcze tutaj nie mamy do samolotu? Mam jeszcze. Tak naprawdę nic ważnego, ale wolę już to zrobić. Okej, okay, w takim razie te czołgi. Mam jakiegoś fajnego preseta. Mam jakiegoś. I niech ten czołg się produkuje. Najlepiej tutaj, pod bronią. Zmniejszmy sobie w takim razie. No i się tutaj niech produkuje. Też dużo nie kosztowało to. Jakby myślał. Wydaje mi się, że możemy tutaj sobie już trochę dorobić tych. Zmotoryzowane. I możemy tutaj zrobić taką ranki dywizję zmotoryzowaną. Jest w miarę w porządku. Jest po prostu ona szybka i tyle. I co tam? Jak tam już zintegrowano? Tak, zintegrowano Śląsk. Dostaliśmy kilka tysięcy. I wydaje mi się, że na takim cliffhangerze, momencie, nie wiem jak po polsku to jest, dosłownie nie wiem jak po polsku jest cliffhanger, momencie akcji, będę musiał pod nagrywkę zobaczyć te wszystkie, jak się tłumaczy. Na takim momencie zatrzymamy. W następnym odcinku zaatakujemy Republikę Niemiecką i wydaje mi się, że raczej wygramy. I to jest to takie, raczej wygramy, to na pewno wygramy. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z wami Trachol. No to, cześć!